rano wcześnie, żeby ćwiczyć mięśnie, a już nie chcesz mieć nowe serce. Jest mało, ale częściej. Bardzo ważna jest dieta, więc proszę zapamiętaj. Odżywiaj się zdrowo, odżywiaj się zdrowo. Jozak jest pierwszy raz na półkolonii. Ja jestem trzeci raz. Jest. Trzeci raz? A dlaczego się wybierasz co roku tutaj? Bo jest tutaj bardzo fajnie i bardzo fajnych kolegów można tutaj poznać. Dlaczego w ogóle bierzesz udział w tych półkoloniach? No bo są fajne i się dzieci nie nudzą w domu przez wakacje. Czy to jest trudne grać w ten sposób właśnie? Jak się mu dobrego nauczyła, czy nie? Dzieci bardzo chętnie grają te proste rytmy i naturalnie czują muzykę. Trzeba je, nawet właśnie nie trzeba zachęcać, ale to tak jak ze wszystkim, no. Nauczyciel i pedagog musi wykazać się pewnym entuzjazmem w swojej pracy. Od 18 lat realizujemy wspólnie z Funduszem Składkowym Ubezpieczenia Społecznego Rolników organizację letnich pobytów dla dzieci i młodzieży z całego terenu Podhala. To jest projekt, który jest dedykowany obszarom wiejskim. W tym roku zorganizowaliśmy półkolonię dla 150 dzieci ze wszystkich okolicznych gmin, powiatu tatrzańskiego, ale także nowotarskiego. I de facto jesteśmy też w trakcie organizacji kolonii dla 300 dzieci. Cały program tych wszystkich zajęć i zarówno wyjazdowych, jak i tutaj na miejscu półkolonijnych zawiera oprócz wielu różnych przyjemności wycieczek w Tatry z przewodnikami, wycieczek z ekologiem, wycieczek przyrodniczych, zajęć w Muzeum Tatrzańskim, także zajęć edukacyjnych, w tym roku Akademia Górska i Akademia Recyklingu. Unicorn będzie całość biały, a nosek będzie czarny, róg będzie złoty i grzywa tak samo będzie, jak już mówiłam, ogon będzie tak samo jak grzywa i kopytka już pokolorowałam na czarno, będzie miał oczka zamknięte. Ale ten jednorożec to nie jest taki tradycyjny rysunek góralski, a ty podobno jesteś góralką, tak? Jak jestem to jest? Góralką, ale zrobię mu tutaj koło parzenica. Oferta wakacyjna jest stworzona zarówno z takich zajęć z elementami pokazujących region, trochę przyrodnicze i związane ze sztuką. Mamy również warsztaty do wystawy czasowej o Wojciechu Gersonie. Jestem z Morza Ziechla. Jestem już tu czwarty raz, dlatego lubię być, bo jedziemy na jakieś, bo dostajemy drożdżówki, jakieś śniadanie, obiad, no i że są tu różne atrakcje. Jedziemy na baseny często.